Siema, tu Hylo. Ostatnio w projekcie Kagiwa SP625 nic się nie działo na YouTubie, dlatego że dużo się dzieje, ale dużo co innych rzeczy. Ogólnie, no, wstyd się przyznać, ale nie chwyciłem się 1,5 miesiąca za motocykl. Wyjazd na Włochy, eventy samochodowe, turbopomoc, kupa roboty z autem, różnych robót z firmą. No, niestety nie było czasu. Natomiast teraz sporadycznie będę miał czas, zima nadchodzi, wieczory coraz częściej, także powoli zabieramy się, żeby ten projekt poszedł jakoś do przodu. Ogólnie, tak jak mówię, silnik jest już osadzony, łańcuch założyliśmy, dystans na zębatkę jest tutaj zrobiony, jak widać, idzie sobie tutaj w linii. Także ten element układ mamy opanowany, natomiast powstał, jak to w takich projektach bywa, niespodziewany problem, czyli tutaj boczna stopka, którą mamy tutaj normalnie wkręconą. Kiedy jest wkręcona, jak należy, obciera łańcuch napędowy. Kolejnym problemem jest, że dźwignia zmiany biegów tutaj, która nam będzie przechodzić, to jej wodzik będzie nam również zahaczał o całą resztę układu, także musimy sobie to poprowadzić. Trzeba wykombinować tak, by stopka boczna szła gdzie indziej. Natomiast co? Kolejnym zmorą tego projektu jest chłodnica. W dalszym ciągu się nie zdecydowałem, czy użyć chłodnicy z Kadziwy czy z R6. Troszeczkę bardziej jednak jestem za chłodnicą z Kadziwy, ponieważ już wam tu pokażę, o co chodzi. Cały układ mamy spięty. Chłodnica z Kadziwy jest wycięta od razu. Mamy tutaj bananowy kształt, który nam pozwoli łatwiej ująć. Natomiast ta z Kawasaki jest płaska i mimo że jest mniejsza, będzie troszeczkę ciężej. Także spokojnie. Już na dniach zobaczycie postępy i mam nadzieję, że odpalimy Kazię tak, że będzie grzmiała jak należy. Do zobaczenia, no i pozdrawiam.